Tu i teraz. Witamy naszego pierwszego gościa, Krzysztof Michalski, Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi, radny Pragi Północ. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry. Witamy państwu serdecznie. Chcę pana zapytać na początek o to, o czym mówi cała Warszawa i nie tylko, a mianowicie pożar Centrum Handlowego przy Marii Wilskiej 44 w Warszawie. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Mariusz Feltynowski, mówi: to bardzo dziwna sytuacja, że po kilkunastu minutach pożarem była już objęta tak duża powierzchnia. Straż pożarna przyjechała po 11 minutach i było już 80% hali zajęte. Straż pożarna zazwyczaj jest bardzo ostrożna w mówieniu o przyczynach pożarów i z dziennikarskiego doświadczenia powiem, że wyciągnąć od strażaków takie informacje jest zawsze bardzo, bardzo trudno. Jeżeli komendant główny mówi, że to bardzo dziwna sytuacja, to co pana zdaniem wydarzyło się na Marii Wilskiej 44? No, nie chciałbym tutaj ubiegać fachowców w wydawaniu różnych osądów, natomiast no, sprawa wydaje się być rzeczywiście dziwna. Tempo rozprzestrzeniania się ognia, skala i tak naprawdę to wszystko, co tam się działo, no, na pewno wymagają wyjaśnień, natomiast no, trzeba o tym powiedzieć jasno, to jest ogromna tragedia dla, no, myślę, że tysięcy osób, tak, dla osób, które tam prowadziły swoje biznesy, dla dużej części społeczności wietnamskiej, która była z tym miejscem związana. Też dla mieszkańców, klientów tych miejsc, tak? No bo nie ukrywajmy, no to było ogromne centrum dystrybucyjne, no i teraz jego brak, no też ma wpływ na dostępność różnego rodzaju towarów. Także straszna tragedia, no już nie mówiąc o skutkach takich też oprócz społecznych, ekonomicznych, również o takich skutkach ekologicznych trzeba mówić. No ta łuna ciemnego dymu unosząca się nad prawobrzeżną Warszawą, ostrzeżenia wysyłane od rana na telefony komórkowe ze strony odpowiednich służb, no też każą poważnie temu aspektowi się przyjrzeć, tej sprawy. W internecie już takie czarny humor pojawia się, że za chwilę będziemy tam przyjeżdżać na zakupy, ale nie zakupy ubrań, tylko zakupy mieszkań. No, z tego, co wczoraj czytałem, jakby właściciel, inwestor tego centrum, no, planuje jego odbudowę. Poczekajmy jakby z tego typu ferowaniem wyroków, no, do czasu rzeczywiście tutaj wyjaśnień ze strony służb i dalszych działań. Ja mam tylko nadzieję, że tym wszystkim, którzy stracili tam często no, dobytek całego swojego życia, służby, samorząd jakby zapewnią przynajmniej częściową pomoc pozwalającą stanąć na nogi. Po godzinie 7:30 skontaktujemy się ze Strażą Pożarną, żeby zapytać, czy już udało się ten pożar ugasić, bo jego dogaszanie miało trwać całą noc. Ale teraz temat nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie, bo rozpoczęły się konsultacje, już jedno spotkanie za nami. Co mówią mieszkańcy i czego dotyczy ten projekt? Sprzedaży nocnej, zakazu sprzedaży nocnego alkoholu. To jest też bardzo ważne, to słowo w nocy. No bo tak się zastanawiam, nawet jeżeli ktoś jest przeciwnikiem ogólnie sprzedaży, zakazu sprzedaży alkoholu, no to po co w nocy o drugiej, trzeciej, pierwszej iść i kupować taki alkohol? No to już raczej jest osoba, której takiego alkoholu zbrakło. No to jest właśnie dobre pytanie, jakie taka osoba musi mieć potrzeby. Ale ja pragnę podkreślić, bo już nieraz o tym rozmawialiśmy również w Państwa redakcji, że mówimy o ograniczeniu. To jest, wydaje mi się, lepsze słowo, bo tutaj często pojawia się jakieś takie sformułowanie o prohibicji, od razu przypominają się czasy a la Capone, nielegalnego handlu alkoholem i tak dalej. I też to podnoszą często przeciwnicy tych zmian. Natomiast my mówimy o ograniczeniu, które samorządom pozwala wprowadzać ustawodawca, bo takie zapisy właśnie są w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, że na terenie gminy można wprowadzić zakaz sprzedaży, znaczy ograniczenie w sprzedaży w godzinach nocnych 22, 6 rano i mówimy tutaj o takiej sprzedaży na wynos, czyli sprzedaż w sklepach i na stacjach benzynowych i też w restauracjach, które na przykład dają taką możliwość sprzedaży na wynos. Jeśli chodzi o możliwość zakupu alkoholu i spożywania go na miejscu, właśnie w restauracjach,
restauracjach, w pubach, tego typu miejscach. To ten zakaz nie ma zastosowania. Takiego zakazu nie ma, no i to też się wydaje racjonalne, bo w tego typu miejscach, no nie chcę jakby tutaj też generalizować, ale pewnego rodzaju kultura spożywania trunków jest nieco inna, też ze względu na ceny, tak, bo często to jest tak, że dużo osób najpierw idzie do sklepu, wypija tani alkohol gdzieś na skwerku, w bramie i tak dalej, a później idzie w takich większych ilościach, później idzie się po prostu pobawić do klubu i tam te spożycie zmniejsza, ale jakby efekt jest dokładnie ten sam. Natomiast tutaj mówimy o tego, o ograniczeniach godzinowych, o ograniczeniach, jeśli chodzi o stacje benzynowe, bo ten wątek też jest możliwy, jeśli chodzi o samorząd i też tutaj trwają też prace na poziomie ministerialnym. Wreszcie jakby ten temat, no kuriozalny, tak? Z jednej strony jesteśmy jakby za tym, żeby no, nie dopuszczać do sytuacji, w której po alkoholu jedzie się samochodem, a z drugiej strony dajemy po prostu możliwość zakupu. To jest ewenement. Na stacji benzynowej, bo to panu... Tak, tak. To jest no, naprawdę ewenement w skali całego świata, można powiedzieć. Więc tutaj jesteśmy pełnym sercem za tego typu ograniczeniami. No i jeszcze jest mowa o terytorialnym ograniczeniu, bo na poziomie Warszawy można ograniczyć albo do jednej dzielnicy, albo do obszaru całego miasta. No i to jest też kwestia, która budzi różne emocje, budzi różne tutaj też komentarze ze strony samorządowców, bo okej, Praga rzeczywiście może mieć problem, Śródmieście, Wola, ale na przykład już na Wilanowie czy w Wawrze niekoniecznie, tak? A ten problem jest wszędzie, to nie jest tak, że jakby kumulacja negatywnych zjawisk jest tutaj, bo jakby przemoc domowa, kwestie związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, z porządkiem, powtarzają się wszędzie tam, gdzie tego typu punkty funkcjonują. I czy takie też problemy zgłaszali mieszkańcy Pragi Północ w piątek? Ależ oczywiście, dokładnie były wskazywane konkretne też adresy, znane nam i z perspektywy społeczników, no i teraz jakby też z perspektywy samorządowców od niedawna, jeśli chodzi o właśnie uciążliwość tego typu miejsc. A może po prostu trzeba przestrzegać prawa, bo alkoholu nietrzeźwym nie sprzedajemy. Tak, tylko problem polega na tym, że jakby prawo jest w ten sposób skonstruowane, że trzeba, no, można powiedzieć, na gorącym uczynku złapać sprzedawcę, tak? To, że jakby, no, wiele osób, które wcześniej na przykład sprzedawały alkohol nieletnim, no już tego de facto nie robi, no bo różnego rodzaju takie prowokacje są prowadzone, tajemniczy klient i tak dalej. To samo jest ze sprzedażą jakby osobom nietrzeźwym, no, w tym kontekście, że no, policja czy inne służby, no, nie są w stanie przy każdym sklepie stać i pilnować. No i też sprawa, że o ile, czy ktoś jest pełnoletni czy nie, to można sprawdzić prosząc dowód, tak. A czy ktoś jest pod wpływem czy nie, to co ma zrobić no, sprzedawca? Dokładnie tak. Poza tym sprzedawcy, nie ukrywajmy, no, sprzedawcy zależy na tym, żeby sprzedawać, no bo on z tego tytułu ma zysk. Zresztą ja się dziwię, bo ja byłem na piątkowym spotkaniu, nie na całym, ale na jego większej części, gdy już była prowadzona dyskusja i na przykład, no, padały różnego rodzaju spostrzeżenia części samorządowców, no już z odchodzącej praskiej koalicji, którzy do tej pory na przykład popierali tego typu zakaz, nagle się pojawiają wątpliwości, no bo straci samorząd wpływy z tytułu korkowego i, nie wiem, praskie dzieci nie wyjadą na wakacje, tak? No to jest absurdalna sytuacja, w której z jednej strony prowadzimy różnego rodzaju działania profilaktyczne, żeby właśnie chronić osoby małoletnie z takich rodzin dysfunkcyjnych, gdzie alkohol jest ważną, znaczy jest, no, stałym obecnym różnego rodzaju sytuacji, a z drugiej strony mówimy, no ale wiecie, bo będzie na to mniej pieniędzy. No nie tędy droga, jakby społeczne skutki no, nadmiernego spożycia alkoholu są dużo, dużo gorsze. Polak potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji, czy zatem nie wrócą mety i czy ten zakaz, to ograniczenie nie przyniesie takiego skutku, że co prawda nie będzie można kupić legalnego alkoholu w legalnym sklepie, ale będzie można kupić alkohol nielegalny na nielegalnej mecie niewiadomego pochodzenia. I to przyniesie więcej negatywów niż pozytywów. Panie redaktorze, powiem tak, też ten temat już od paru lat badamy, no bo przecież i jako Porozumienie dla Pragi, jako miasto jest nasze, o te konsultacje zabiegaliśmy, czy najpierw od strony też zmian legislacyjnych, zanim podjęliśmy decyzję o konsultacjach poradnych.
radni taką ambiwalentną postawę radni miasta prezentowali. Niemniej jednak nie ma żadnych takich informacji o tym, żeby w miastach, które tego typu ograniczenia wprowadziły, nagle ten proceder jakoś się rozwinął. Tak, my mówimy o tak naprawdę ograniczeniu w zakupie do kilku godzin. W pozostałe godziny można przecież iść do sklepu, kupić sobie, nie wiem, zamiast jednego piwa, dwa, jeżeli jest taka, ktoś odczuwa taką potrzebę i po prostu nie trzeba iść po ten alkohol o godzinie, nie wiem, drugiej właśnie nad ranem. Zresztą też mówimy o pewnych widełkach, bo ustawodawca dał tą maksymalną możliwość, 22.06. Kraków wprowadził na przykład od północy do 5.30. Jakby, no, trzeba być otwartym na różne rozwiązania. To jest pierwszy krok. Pierwsze konsultacje za nami. Kolejne odbędą się na Ursynowie, w Ursynowskim Centrum Kultury. 15 maja, środa, od 17 do 19. Ja tylko dodam, że oprócz jakby spotkań stacjonarnych, których jest 6, i takich też imprez plenerowych, na których będzie stoisko miejskie, warto wypełnić ankietę. Ta ankieta jest dostępna na stronie właśnie konsultacje umwarszawa.pl, tam w zakładce dotyczącej tych konsultacji dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu. I ten głos jest naprawdę cenny. Warto, jeżeli ktoś nie będzie brał udziału w spotkaniach, to żeby chociaż ankietę zrobił. Niech Warszawa się na ten temat wypowie. Krzysztof Michalski, Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi, radny Pragi Północ. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.